Cześć, siemaneczko, Liska, ja jestem Emi, witam was już w 6 vlogmasie na moim kanale. 6 grudzień oznacza tylko jedno, czyli Mikołajki. Dzisiaj również Pantera ma urodziny, także możecie mu złożyć jakieś życzonka w komentarzu. 6 grudnia, przynajmniej tak wielkościowo, mamy największą paczkę w kalendarzu. Ale do tego przyjdziemy zaraz. Pamiętajcie o sobie łapeczki w górę, subskrypcji na moim kanale. Lecimy po 2K. Co może w tym roku się nie uda, ale kto wie, może w następnym. I bez zbędnego gadania lecimy do dzisiejszego vlogmasa. Chyba się trzyma. Nie wiem, czy zauważyliście. Update naszego tła. O, szostra mi zgubiło, no nie nagram tego zaraz. Moi kochani, nie wiem, czy zauważyliście. Moi kochani, nie wiem, czy zauważyliście, ale jest update naszego tła. Jest choinka. Na razie ona zgoła i wesoła. Czekajcie, czekajcie. Uwaga, uwaga. Tara! Mamy choinkę, ona jest na razie która jest goła, nie wiem czy wesoła choinka, chyba nie ma uczuć. Ale jest na razie taka choinka i na pewno będę chciała zrobić może kilka jakichś własnych bombek, ale to na pewno na jakimś vlog właśnie tylko potrzebuję mieć wolny dzień, albo i dwa, żeby wam to nagrać, żeby wam to wszystko zrobić. Także jeżeli macie jakieś fajne propozycje, jak taką własną bombkę zrobić, albo jak miałaby wyglądać taka bombka, to piszcie w komentarzu, a my w końcu lecimy. Moi kochani, czas przejść do kalendarza, bo moi kochani, to jest największa paczka z naszego kalendarza od dziewczyn i o mój Boże, to wygląda jak tam było coś cudownego, a jako, że dziś jest jeszcze 6, czyli Mikołajki, to no, może tam być coś ciekawego i no nie wiem, nawet nie mam podejrzeń, co by to mogło być. Odkąd dostałam w ogóle kalendarz od dziewczyn, po prostu jestem ciekawa, co w tej paczce jest, bo ona jest strasznie duża, jakby nie było. Dobra, rozerwiemy to. Oj Boże, ja na razie nie patrzę. Dobra. Moi kochani. Oj Boże, czapkę mamy świąteczną. O ja. Ej, ja nigdy, w sensie miałam jakąś taką, wiecie, czapkę świętego Mikołaja, ale ona nie była tak. Ale zajebista. O mój Boże. O kurwa, za mała chyba na moją głowę. Czekajcie, muszę ładnie to zrobić. Mam za dużą głowę na to, ale na siłę się udało, ej, zajebiście, co jest? Mam trochę za dużą głowę na to, ale się udało, ej, zajebista jest ta czapka, o mój Boże. Więc już wiem przynajmniej, co się kryło w tym dużym. Wiem, że następne prezenty też są niektóre na części. Nie wiem, które to były, nie, nieważne. Mamy tu zajebistą czapkę, dobra, ściągam ją, bo zaraz nie wiem, głowę mi tutaj ściśnie. I jeszcze mamy do otworzenia. Tu jest mój kalendarz. I mamy, moi kochani, jeszcze do otworzenia oczywiście kalendarz z herbatkami, no moi kochani. Dzisiaj mamy 6. Dzisiaj mamy 6, więc wyjmujemy, tararara. I mamy herbatę czarną, cytrusowa z imbir. 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 Coś, ja wiem, że tamtą historię wyciąłam, ale w skrócie raz po prostu był jakiś nowy baton Twixa. Wiedziałam, ha, kupię, spróbuję, zobaczmy jaki jest. Nie wiedziałam, że jest imbirem. I był to najgorszy baton na świecie, jaki kiedykolwiek jadłam. Ale taka dzisiaj herbatka, więc cytrusowa z imbirem. Mogło być lepiej, ale dobra, może nie będzie tak zła, choć nawet ten imbir jest tutaj w ogóle na tym opakowaniu. To chyba nie będzie dzisiaj najlepsza herbatka, jaką piłam z tego dostało. No trudno, no trudno. Życie, moi kochani, życie. Także co, idziemy sobie zrobić tą herbatkę. Dzisiaj jest znowu walka z czasem, dzisiaj byłam w szkole. Stwierdziłam, że ta paczka jest na tyle duża, że nie chcę jej sobie spoilerować i otwierać już 5, tylko chciałam rzeczywiście otworzyć 6. Więc stwierdziłam, ok, wrócę ze szkoły i może się uda mi robić na tą 20. Dobra, moi kochani, koniec pierdolenia, idziemy robić herbatkę. Myślę, że moja herbatka ostygła, nie wiem, może się pozytywnie zaskoczę. Ale jak ja widzę imbir, to ciężko mi tu jest się nawet pozytywnie nastawić, a co dopiero zaskoczyć. Dobra, no to cheers, moi kochani. Okej. Nie jest to takie złe, jakby się mogło wydawać. Szczerze, nie wiem, co jest nie tak, ale
Nie wiem, co jest nie tak, ale tego imbiru tutaj dosłownie nie czuć, bo to była cytrusowa z imbirem i czuć cytrusy, ale imbiru już nie. Ja jestem szczerze w szoku, mi to bardzo pasuje, bo czuć same cytrusy, nie czuć imbiru, nie wiem. Więc herbatkę oceniam na... Ja bym dała tutaj takie, no nawet 9 na 10, jest ona porównywalna do herbaty wczorajszego vlogmasy, więc... W ogóle muszę wam opowiedzieć, jak zostałam sprankowana przez moją mamę. Nie wiem, czy to jest prank, bo ona pewnie tego nawet tak nie odbiera, ale ja to tak odbieram, bo wiecie, dzisiaj są Mikołajki i wiecie... Nie... Kurde, dzwonią do mnie, no nie wytrzymam. Już jestem, gadałam z prezes i poprosiła mnie, żeby wreszcie odcinka tego być, ale proszę bardzo, jestem. Więc wiecie, dziś są Mikołajki i ludzie dostają na przykład różnego rodzaju prezenty. Ja z reguły nigdy nie dostawałam żadnego prezentu na Mikołajki i dzisiaj sobie wstaję do szkoły, ogarniam się do wyjścia i mama tak nagle do mnie: tam w ogóle wszystkiego najlepszego z okazji Mikołajek. I ja byłam w szoku, że ona mi składa życzenia. Ja już byłam takie, oho, czy żeby jakiś prezent, jakaś może kaska? Nic. Czekałam troszeczkę z nadzieją, że zaraz coś dostaniemy z bratem, a tu... Nic, ale wiadomo, życzenka też są super, także moi kochani, również życzę wam sobie Mikołajek czy coś, ale możecie wy mi sprawić prezent, subskrybując ten kanał, stawiając łapeczkę w górę pod tym filmem. Także no, dziękuję wam bardzo, tego vlogmasa, jest on krótki, jest on szybki, ale chcę się wyrobić, challenge to challenge, troszeczkę moje plany na te vlogmasy nie wyszły, mam nadzieję, że jak będzie odrobina czasu, wszystkie wcześniejsze plany uda się zrealizować. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i siemano!